Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Dobry wieczór, minęła godzina 22 w radio UWMFM, czas na Zakład Patologii Dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 zapraszam na mocnej, metalowej, grindowej, trashowej, defowej i tak dalej muzyki, bo jak co tydzień w czwartek o tej godzinie, mam nadzieję, że przez te kilkanaście lat zdążyli się słuchacze przyzwyczaić, a ci, którzy trafią na tą antenę, na tę częstotliwość, no to będą pewnie zadziwieni, bo niezwykłe to dźwięki w naszym eterze. Choć jak już wspomniałem, ci, którzy słuchają 95,9, to wiedzą, co o tej porze, co tydzień się nie święci. Dziś też będą goście... Na początek w pierwszej godzinie Gnida, a w drugiej Łeb Prosiaka. Tak więc, jak słychać, będzie bardzo zabawnie. Stąd tytuł na fanpage audycji: Gnida żeruje na łbie prosiaka. No, to oczywiście w przenośni i tak dla zabawy, bo nikt na nikim tutaj nie żeruje, a my pożerujemy sobie na radiowym eterze przez najbliższe dwie godziny. Zaczynamy z czymś, co pojawi w Zakładzie Patologii Dźwięku się już za dwa tygodnie, czyli 4 marca o 22 pojawi się w Zakładzie Patologii Dźwięku krakowski Terror Dome Straight Outta Smogtown, czyli prosto z miasta smogu. No i będą, bo jest ich nowy album. No to zacznijmy z przytupem i w podskokach. You need to watch every
Terror Dome już za dwa tygodnie w Zakładzie Patologii Dźwięku przez telefon. Mam nadzieję, że będziemy mieć lepsze powietrze niż tam w Krakowie. Jeszcze na rozgrzewkę w dzisiejszym Zakładzie Patologii Dźwięku trochę trashu. Evil to angielskie trashowe przyłożenie. Ich najnowszy album będzie nosił tytuł Hell Unleashed. Wyjdzie 30 kwietnia. No i jest już jeden utwór. Więc trashujemy dalej. Vile, angielski zespół, który kazał na siebie troszkę czekać, bo ich ostatni album to 2013 rok. Na to trzeba było
chwilkę poczekać. No, ale w końcu się doczekaliśmy, a Ewajl już nieraz pojawił się w zakładzie. Wydaje płytę Napalm Records. Jak wspomniałem, pojawi się ona 30 kwietnia. Hell Unleashed, tytułowy utwór, wysłuchaliśmy przed chwilą. Więc to są wcale nie tacy młodzi Trashersi, choć ich debiut to 2007. To teraz zespół, który debiutował w 98 roku, więc to było jeszcze w poprzednim stuleciu. Nazywają się Dragon. No to zespół mojej młodości. Znajdziemy w nim Krzysztofa Oseta, który kiedyś grał w Kacie. W międzyczasie przewinął się też i Ireneusz Lotr. No ale to zespół Dragon, ja lubię sprzed lat. Nowa płyta wychodzi, nazywa się Arcydzieło Zakłady. Jutro dokładnie ma swoją premierę. No to w takim razie przyłóżmy ucho do tej nieładnej okładki, ale sprawdźmy muzykę. Utwór Skaza.
to najnowszy Dragon z płyty, która nosić będzie tytuł Arcydzieło Zagłady. Nie wiem, co powiedzieć, powiem szczerze. Muszę posłuchać. A powiem szczerze, że chętnie posłucham całości, jako że mam sentyment do Dragona. No, jest jakiś atak do przodu, że tak powiem. To teraz atak do przodu, chociaż nie, to żadna muzyka do przodu. Jest to całkowicie wsteczna muzyka, jak w sumie wszystkie, o co słuchamy przez ostatnie 20 minut. Jest to całkowicie wsteczna muzyka, ale chciałem zamknąć już dzisiaj trashowe granie. Więc trash nie przynosi nam nic nowego, choć lubimy go słuchać i chyba nie oczekujemy po nim, że da nam coś nowego, poza dobrym trashem. To teraz wydany w Singapurze przez Pulverized Records album Seeds of Death. To norweski zespół Evoke, ich debiut. No i grają stary dobry trash. We'll be right back.
Ale ze mnie oszust. Obiecywałem Grind i Dev, a tu przez 1/4 audycję traszuję. No, ale tak. Tak czasem bywa. Nie obiecywałem, że nie będę oszukiwał. To był norweski zespół Evoke, ich debiutancki album Seeds of Dev. Jak wspomniałem, aż w Singapurze go wydali, no ale jeśli ktoś lubi takie stare, diabelskie granie jak wczesny Slayer, no to tu znajdzie właśnie to, czego może szukać. No ale dobrze, przejdźmy już do jednego z najważniejszych punktów dzisiejszego programu, czyli gościa pierwszego. To będzie zespół Gnida, który pochodzi z Krakowa, a za chwilę połączy się aż z samą Norwegią, żeby porozmawiać o najnowszym albumie, który się nazywa Rak. A tymczasem muzyczka, która wprowadzi nas w nastrój. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, witam, witam. Witam w zakładzie patologii dźwięku, Lukas, zespół Gnida i wasz najnowszy album Rak. Yes. Siemanko, tutaj Lukas. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy zakładu patologii dźwięku, no i ciebie oczywiście, drogi Kazimierzu. Powiedz, dlaczego aż z tak daleka musimy rozmawiać? Zespół z Krakowa, czy cały zespół jest aż tak daleko, czyli poza Unią Europejską, czy to tylko ty? Generalnie jesteśmy rozrzuceni bardzo po Europie, także to nie tylko moja wina.
No tak potoczyły się nasze losy. W moim przypadku akurat Norwegia, stąd też nadaję dla was. W przypadku moim dlatego Norwegia, bo po prostu sąsiedzi nie znosili mnie bardzo za to, że gram na bębnach, więc musiałem uciec jak najdalej się da. I dopiero tutaj w sumie po ponad 20 przeprowadzkach znalazłem taki swój cichy kącik, gdzie mogłem rozstawić bębny i naparzać cały dzień i noc bez narzekania ze strony innych ludzi. Także w sumie dlatego. No dobrze, ale w takim razie jak utrzymać w tej sytuacji zespół z kolegami, którzy są wiele set tysięcy kilometrów od ciebie? Sprawa nie wygląda wcale aż tak ciężko, jak może się wydawać. No można wydawać album co 4 lata, tak jak ty, regularnie, jak w zegareczku, jak przy perkusji. Cyk, 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 cyk. Zgadza się. Nie no, w obecnej sytuacji, jeżeli mamy na myśli to, co dzieje się od początku roku 2020, nie stanowi to najmniejszego problemu. Nie musimy się spotykać właściwie, nawet. Nawet nie możecie. No, właśnie. A zanim do tego wszystkiego doszło, istnieją oczywiście samoloty i tak naprawdę cała Europa, jeśli by na to popatrzeć ze strony Google Maps, leży jakby w obrębie 1,5 godziny lotu w linii prostej, także czasami jest nawet krótsza droga niż dojechać z takiego Krakowa do Bydgoszczy. Więc ja wiem. Dystans nie stanowi żadnego jakby utrudnienia. To powiedz, jak długo siedzisz w Norwegii, w związku z tym, jak regularnie spotykaliście się, póki nie nastąpiło całkowite zamknięcie? Ja tak podpytuję, bo kolekcjonuję, jakby pytając ludzi, doświadczenie i słuchacze też, jak zespoły różnie funkcjonują w dzisiejszych czasach, a mimo to trzymają się i nagrywają płyty. Gnida z założenia w sumie jest zespołem bardzo minimalistycznym. Gramy szybko, gramy krótko. Nasze albumy są dość niepokaźnych długości. I nasze spotkania są równie krótkie, acz owocne. Więc zwykle spotykamy się, jeżeli na przykład dochodzi do nagrań, tudzież wymagane są próby przed koncertami. Właściwie ograniczamy te spotkania do koniecznego minimum. Każdy z nas ma tam swoje życie i co więcej mogę dodać, no w sumie jest to głównie ja i Siriusz, wokalista, jesteśmy założycielami tego zespołu, więc to jest jakby nasze w cudzysłowie dziecko. Ciągle jakby utrzymujemy komunikację telefoniczną, internetową. Pracujemy zdalnie nad muzyką i robiliśmy tak już od bardzo dawna. Przeprowadziłem się do Norwegii w 2014 roku, także jest to 7 rok, dokładnie 1 lutego cyknął mi 7 roczek tutaj. No i te wizyty w Polsce były bardzo sporadyczne. Właściwie jeżeli coś mnie sprowadzało do Polski, to była to właściwie tylko i wyłącznie muzyka, a przy okazji właśnie spotkań z zespołem, nagrań, tudzież koncertów, wypadałem czasami na moment spotkać się z rodziną face to face i właściwie to tyle, no. Czyli Gnida, jakby centrum takiego spotkania się zespołu to jest Polska, nie to, że przylatują do ciebie do Norwegii albo gdzieś spotykacie się, nie wiem, w Brukseli czy gdzieś tam jeszcze indziej. No Bruksela bardzo spoko, bo większość połączeń jakby, jeżeli są międzylądowania, odbywa się przez to właśnie miasto, ale masz rację, spotykamy się i w Norwegii, i w Polsce. Z racji tego, że mieszkam tutaj, działam również jako organizator koncertów, promotor. Udało mi się zabukować kilka ciekawych sztuk dla naszego zespołu. W związku z czym chłopaki przylatywali do mnie, urządzając sobie krótkie wakacje, odrywając się od swojej codzienności, od pracy. Także, no, chłopaki bardzo, podejrzewam, wypowiem się za nich tutaj, że myślę, że bardzo pozytywnie wspominają wszystkie wizyty. Czy to nagrania, czy to koncerty.
no zawsze były pełne jakby emocji. Pozytywnych oczywiście. Okej, okay, i teraz... Także i Polska, i Norwegia jest naszym, są naszymi jakby domami. Okej, okay, kochamy obydwu. To teraz chwila muzyki. Yeah. To zakład patologii dźwięku. Nie ma powodów do obaw. Jesteście w dobrych rękach. I jesteśmy z powrotem na antenie. Przypominam, że łączymy się z samą Norwegią, więc śnieg i mróz słychać po drodze na naszej linii naszego głosu. Okej, powiedz mi, dlaczego tak krótko to wszystko u was jest i skoncentrowanie, no to okej, to jest mnóstwo zespołów, które też gra tak skoncentrowanie. Ja sobie pomyślałem, że jakbyście zagrali koncert bez przerw między utworami, no to wyszedłby z tego wam taki tam Hate Eternal czy Morbid Angel. A wy szatkujecie wszystko po minutce albo dwóch. Piękne nazwy wymieniłeś dosłownie. Kurczę, dwie z moich naprawdę top 5 ulubionych kapel ever. Także świetny komplement. No byłby to, gdybyśmy grali długie formy utworów, oczywiście, ale gramy krótko. Więc... A to z racji tego, że wiele zespołów słyszę się, że pisze utwory, prawda? Zastanawiam się często, w jaki sposób to robią, czy siadają z długopisem, ołówkiem i piszą na kartce A, B, D-moll, G-moll i tak dalej, czy piszą może w pięciolinii nuty,
rozpisując melodię typu, nie wiem, jak robił to Chopin czy inni kompozytorzy. Zaś w przypadku Gnidy muza powstaje pod impulsem, także to nie ma mowy o żadnym pisaniu. To jest po prostu grane z buta, bez najmniejszego planowania. I numery po prostu wychodzą tak, jak wychodzą. Idą prosto z serca, a że są to krótkie formy, no takie było w sumie założenie, że nie chcemy zanudzać. Jest strasznie skompresowana ilość treści w tych kawałkach, bym powiedział. Podejrzewam, że nie jeden zespół mógłby zrobić z na przykład jednego naszego numeru kilka, ponieważ jest tam wiele, wiele różnych tak zwanych ryfów gitarowych, rytmów. Często zmienia się rytmika, jest sporo złamań i różnego rodzaju zabiegów właśnie rytmiczno, ktoś by mógł powiedzieć, kompozycyjnych. Aczkolwiek również wynika to z tego, że nagrywamy w kolejności odwrotnej, czyli najpierw idą bębny, które są nagrywane zupełnie w sposób improwizowany. Zwykle to wygląda tak, że po prostu siadam za bębnem, który jest szybko raz, dwa, trzy nagłośniony. Realizator wypierdziela z reżyserki, no i jest przywołany w momencie, kiedy uważam, że no, to jest to. Więc dopiero na tą warstwę bębnów, z którą się osłucham, chciałbym tylko dodać w woli ścisłości, że jestem głównym kompozytorem materiału Gnidy. Gram na bębnach oczywiście, niektórzy może wiedzą. Więc nagrywam bębny najpierw, później osłuchuję się jakby z tymi bębnami, szukam różnego rodzaju jednostek, które można by poubierać w różnego rodzaju szaty gitarowe, czyli mamy tutaj jakby etap drugi. Na to szybko kładę basy. No i na koniec dochodzi do tego ostatnia jednostka rytmiczna, czyli wokal. Dla mnie jest to po prostu jednostka rytmiczna. Mamy również przesłanie w tekstach oczywiście. Skupiamy się na tym, co jest pisane, co jest śpiewane, co jest krzyczane. Ale w moim mniemaniu muzyka metalowa ma szarpać, ma gnieść, ma bujać, ma gruwić i dla mnie wokal jest jakby dodatkowym instrumentem, więc gotowe formy jakby utworów nagrane są jakby on the spot, czyli tu i teraz, w tym momencie. Te utwory są zostawione w tej formie tak jak są. Poprawiam niektóre oczywiście wpadki, typu gdzieś tam urwana stopka, tu gdzieś jakiś tam urwany werbel czy coś takiego, ale w przypadku Raka na przykład mamy trzy cięcia na całej płycie. Utwory zachowane zostały dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej zostały nagrane. Całe nagranie płyty trwało godzinę. Płyta trwa tam 23 minuty powiedzmy, więc spośród tych z tej godziny muzy wybraliśmy 23 minuty. Na tyle czasu nam pozwolił po prostu realizator, abyśmy mogli sobie nagrać gity i tak dalej. Gitary też oczywiście były nagrane z buta, więc nie było nic planowane, nie było nic w cudzysłowie pisane. Po prostu wjechaliśmy do studia z Siriuszem, złapałem się za gitę i nagrałem tak, jak to czułem po prostu. No. Więc jest to muza płynąca prosto z serca. Nigdy nic nie planuję, nie wiem, jak to będzie dalej, nie wiem, jak to zabrzmi, nie wiem, jak to zagra. Wychodzi tak, jak wychodzi. Po prostu gramy tak, jak to czujemy. Taka jest Gnida i taka zawsze była. Ale potrafisz to stworzyć później na koncercie? Tak. Niestety tak, chociaż staramy się zwykle, zwłaszcza ja, bo gitary są w formie jakby takie, jakie są, tam nie ma zbytnie miejsca na improwizację i zmiany w trakcie, ale w bębnach, powiem szczerze, nie zdarzyło mi się nigdy zagrać jednakowo dwa razy tego samego utworu. Zawsze staram się stworzyć coś nowego, zawsze staram się jakby przeskoczyć jakąś tam poprzeczkę, może coś udoskonalić, ponieważ jeżeli bęben jest nagrany tak jak jest i człowiek nie ma jakby wiedzy co do tego, co na ten bęben zostanie położone, to może być tak, że w przypadku, kiedy już te gitary są na tych bębnach, może podczas kolejnego tam osłuchania się któregoś z kolei wpadnie ten bębniarz na pomysł, że pod tą gitę można zagrać może inny akcent, może troszeczkę inaczej przysynkopić tutaj, może przyciąć, może przedłużymy jakiś ryt. I tak często się dzieje na koncertach, że przedłużamy pewnego rodzaju tematy, które no, najbardziej groovią i to się generalnie sprawdza. To się czuje, przynajmniej gramy dla głównie swojej radochy. Tak to widzę.
Muza powinna żyć i tak myślę, że jest w przypadku Gnidy. No to niech teraz muza pożyje na naszej antenie. Bardzo zainteresowało mnie to, co powiedziałeś o sposobie komponowania, czyli że pierw powstają perkusje, a zasadniczo są improwizowane i to jest taki po prostu ciąg myśli rytmicznych, a później dopiero do tego dogrywane są gitary i riffy. Bo rozumiem, że całkowicie robisz ty, a ci dwaj członkowie muzyki, gitarzysta i basista, to są po prostu sesyjni członkowie, tak? To są nasi zamaskowani członkowie. Są stali członkowie, powiedzmy, ale ich personalia nie są ujawniane. Ale oni nie grają podczas sesji nagraniowej. W przypadku Raka grali. Tak. Czyli... Basista po raz pierwszy posadził basy, przyleciał tutaj do mnie do Norwegii i zrobiliśmy to wszystko razem. Zaś gitary były jakby podzielone, ponieważ nie gram na gitarze na co dzień, więc w momencie, kiedy musisz
nagrać całą płytę. Mieliśmy tam 4 dni bodajże w studiu. No to wysiadły mi palce, miałem takie odciski, że nie byłem w stanie grać. A gram na gitarze dłużej niż na bębnach, ale nie robię tego jakby aktywnie i na co dzień. Więc no, taka kumulacja akurat nastała, że trzeba było to zrobić, a że JP2 jest bardzo sprytnym gitarzystą, więc tak jakby posłużyłem się jego rękoma, aby nagrał to, co mi zaświtało w głowie akurat. No i jeden cały utwór JP2 jakby nałożył na moje beczki całkiem z własnej inicjatywy, więc brawo. Ale pod twoje komando, czy też jakby on sam stworzył jakby te... Sam stworzył riffy pod zaimprowizowane bębny. Mm-hmm. A co? Podążając tokiem myślenia, myślę, że bardzo dobrze siadły te gity w numerze, którego nienawidziłem zresztą, którego dzisiaj nie słuchaliśmy. Jest to numer 5 z płyty. Nazywa się Dermofuck. Ja akurat bodajże zrobiłem sobie przerwę na kilka szlugów po kolei. Wracam do reżyserki, a tam numer gotowy, więc no, super, super. Bardzo fajna inicjatywa. Polubiłem ten numer, zresztą jest jeden z moich ulubionych obecnie. Chyba głównie dlatego, że nie ja go zrobiłem. Powiedz, skoro tak jakby powstaje spontanicznie wszystko szybko, to dlaczego co 4 lata? No. A dlaczego nie? No, dlaczego nie? Oczywiście. Bardzo fajny interwał czasowy, myślę, raz na 4 lata. Nie jest tego za dużo, a lepiej pozostawić niedosyt niż przesyt, podejrzewam. Nie koncertujemy też na tyle dużo, abyśmy mieli potrzebę na większą ilość materiału. Myślę, że tak jest naprawdę bardzo passé. A jakieś koncerty planujecie? Tak, głupie pytanie. W przyszłym tygodniu lecimy na trasę po Stanach. Potem jest Japonia, Australia, Austria, Austro-Węgry, no i kończymy na Antarktydzie. I będzie Raksyf i AIDS. Tak jak wszystkie zespoły zresztą obecnie, więc... Nie, nawet dzisiaj dostałem telefon od organizatora festiwalu Inferno, na który tak bardzo się cieszyliśmy. W sumie będziemy ogłoszeni na nową edycję festiwalu za rok, chociaż nie wiadomo również, jak ta przyszłość się potoczy, jak to będzie wyglądało. Ale dostałem informację właśnie, że z przyczyn zdrowotnych tej planety odwołujemy festiwal po raz kolejny, także państwo przychodzicie do line-upu na rok przyszły. No nie ma gadki na temat koncertów zupełnie. No ale chcą. No niestety nas chcą. No, nie wiedzą jeszcze, na co się piszą. Trudno, ale później kupią środki chemiczne, żeby tej gnidy się z głowy pozbyć. Dokładnie. Ale bardzo, bardzo... No szkoda, kurczę, bo koncerty są jakby naszą siłą. Jakby gramy nieco inaczej niż na płytach, tak jak mówię, zmieniamy nieco strukturę utworów, kolejność, mieszamy materiał ze wszystkich płyt. Nie ukrywam, jako nowa płyta Rak jest najbardziej jakby wyeksponowany w tej setliście i gramy tą płytę no niemalże w całości, brakuje dosłownie kilku sztuk. I ucierpiała nieco na tym, na braku tych koncertów promocja płyty, wyszła ona w formie cyfrowej 18 października, na Mikołajki była premiera fizyczna. Nakład jest jaki jest niezbyt duży, schodzi powoli i nie planujemy do druku, także spieszcie się kochać gnidę, tak szybko wchodzi. No i dodam jeszcze, że Rak jest trzecim albumem, który był tak naprawdę nieplanowany, bo z założenia jak gnida dziecko miała nagrać... Jak trzecie no, dziecko. Cyru nie założył gumy, no i wyszło, proszę. No, miał być tylko Syf i AIDS, jak to śpiewał Nekrofil. No ale Rak, Syf i AIDS to brzmi równie pięknie.
Też tak myślę. No i o to chciałem zapytać. Skoro był rak, syf i AIDS, to co będzie następne? Aż boję się powiedzieć, ale już mam pomysł. Już wiem, co to będzie. I to będzie bardzo polskie słowo. Żółć. O, jest. To chyba najbardziej polskie... Maryja. Chociaż no... Prze się na usta inny skrót trzyliterowy. Ale jako, że nie interesuję się za bardzo ani polityką, ani religią, ani tym, co dzieje się w telewizorze, w mediach i propagandzie, no to użyjemy najbardziej polskiego słowa, jakie można sobie wyobrazić, podejrzewam. Cecha ujęta. A jaka to będzie płyta, to nie wie nikt, nie wiem, nawet ja, nie wie tego nawet sam Pan Jezus. No to w takim razie pozostaje nam czekać do roku 2024 i wtedy usłyszymy się znów w Zakładzie Patologii Dźwięku, mam nadzieję, że w międzyczasie pojawicie się na Inferno Festival i jeszcze paru innych wydarzeniach. Dzięki tak, za... pokażemy Norwegom, jak się gra black metal. Dzięki wielki za rozmowę i poświęcony czas. Do usłyszenia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie Gnidy, hej! Zakład Patologii Dźwięku. Nie ma powodów do obaw. Jesteś...
jesteście w dobrych rękach. Another victim for complete control. Reaping final body parts. Such a conversation taking on their lonely soul. Slurs line up a blood down the chest. Rubble of the youngest. Cut the arteries and veins. Everything must go. One of the victim dies. But the body just explodes. Careless acts of the nefarious. Leaving no tracks, no evidence. They vanish, never to be seen again. Vanish from existence. To oczywiście nowy Cannibal Corpse, który już się zbliża. Utwór nosi tytuł Inhumate Harvest. Tytuł albumu to Violence Unimagined. Wyjdzie ona 16 kwietnia nakładem Metal Blade Records, a w składzie pojawił się Eric Rutan.
na gitarze. Tak więc wypatrujcie. Bardzo ciekawa okładka, w starym stylu. No i też słychać, że grają wolniej, co przybliża nas jakby do pierwotnych korzeni zespołu, bo wtedy Cannibal Corpse nie grali tak szybko. Okej, no to dobrze, to obiecałem grindy, więc pograindujemy sobie teraz w drugiej godzinie bardziej w Zakładzie Patologii Dźwięku. Już za chwilę Łeb Prosiaka w osobie Blica Starego Dziada, ale zanim to, inni tacy z Warszawy, którzy grają krótko, szybko i konkretnie, nazywają się Hostia. W zeszłym roku, we wrześniu, wydali bardzo miły album. Posłuchajmy, jak on gra. And the Invisible Man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. Dobrze, dość tej Hostii. Jeszcze dorzucimy trochę grindu. To będzie ogólnopolski zespół, który rozsiany jest, można powiedzieć, od południa aż po Bałtyk. Nazywają się HIV. Grają grindcore i ich debiutancki album nazywa się Stay Positive. Ukazał się w maju zeszłego roku. No i skoro bądźmy pozytywni, no to bądźmy pozytywni. Może niekoniecznie na HIV, ale na ich muzykę. Tak. Oh,
To był HIV z albumu Stay Positive, rzecz zeszłoroczna, tak więc, albo jeszcze nawet ukazała się pod koniec 2019, ale pierwszy raz w Zakładzie Patologii Dźwięku wybrzmiała. Teraz będzie grupa, która w Zakładzie Patologii Dźwięku brzmiała już nie raz i no i wraca z epką Porno Zombie. Łeb Prosiaka, dzisiejszy gość, drugi gość w audycji. Za chwilkę połączę się ze starym dziadem Blicem. No i porozmawiamy sobie o tej ohydnej, ohydnym czymś, co znów wytworzyli. No oraz o tych wszystkich innych głupich rzeczach, które przy tej okazji przychodzą człowiekowi do głowy. No to na początek, na rozgrzewkę, utwór tytułowy Porno Zombie! Porno Zombie! Mamy moje! Wiecie o mnie! Moja łuje! Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszymy się doskonale. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam ciebie, Kazimierz, witam słuchaczy. Witam cię w Zakładzie Patologii Dźwięku. Po tak wielu latach niebytu, gdzieś łeb prosiaka nam się zawieruszył za szafą i zarósł pajęczynką. No, trochę czasu was nie było. No tak, taka jest prawda, że zniknęliśmy. Zespół zniknął na chwilę, w zasadzie się rozpłynął, a potem przeszedł dobry czas i zespół zmontował się na nowo, w zupełnie nowym składzie, trochę starym, trochę nowym, no i działa. Wszystko przez pandemię. Przez pandemię, to nie zagraliśmy paru koncertów, które mieliśmy w planie. Natomiast jesteśmy nadal aktywni, gramy próby, ćwiczymy nowe numery. Nasz jeden gitarzysta pobierał nauki u słynnych joginów i fakirów w Indiach, właśnie wrócił, więc jesteśmy gotowi do następnego ataku, szykujemy się z nowymi nagraniami. Czyli jakby to nie to, że brak zajęcia i epidemia i siedzenie w domu sprawiły to, że znów łeb prosiaka się zmontował i postanowił znowu zepsuć polską scenę, która była zbyt sztywna i metalowa. Sprawa w ogóle wygląda tak. Znasz historię o tym, że jak walisz konia, to ci rosną
włosy między palcami. Staram się robić tak często, żeby były tak wytarte, żeby nie zdążyły wyrosnąć. No ja depiluję i golę ostatnio, ale przyglądałem się mojemu psu i wyobraź sobie, że ten między palcami ma więcej włosów, niż ja miałem kiedykolwiek na głowie. A w zasadzie ten pies powinien mieć włosy na języku, bo nie wali konia, tylko liże sobie jajca i pindola. Mhm. No i wszystko wzięło się stąd, że poznaliśmy się wszyscy z zespołu w kółku rolniczym, gdzie mieliśmy praktyki w dziale hodowli zwierząt rzeźnych, a dokładnie świń. No i tak nam wyszło, że każdy by chciał jeździć Astorą 1.4 biturbo, rozumiesz, w kabriolecie z laskami w bikini. I jedyne, co nam mogło w tym pomóc, to założenie zespołu muzycznego. No i założyliśmy zespół muzyczny. No i szukaliśmy inspiracji, co by nam mogło pomóc w wyrywaniu tych duperek na tą Astrę 1.4 biturbo w kabriolecie, przypominam. No, granie disco polo. Myślałem, że możemy grać disco polo. No i jeden z naszych kolegów miał komputer i ćwiczyliśmy to disco polo z tego komputera. No i wyszło to trochę coś nie do końca tak, jak miało być, bo okazało się, że komputer mu przyspieszał chyba ze 20 razy. No i to disco polo w naszym wypadku brzmi tak. Prawdą jest, że gdyby zwolnić nasze kawałki o te 20 razy, to będą przepiękne ballady disco polowe. No tak, tak. A jednocześnie nawet na tej płycie dołożyliście do tego trochę klawisza, żeby jednak na tą remizę wjechać. No właśnie, o to chodziło. I teraz wszystkie dupery są nasze, nawet jak nie mamy tej Astry. Ale macie też znaną melodię do tego klawisza, a jak wiadomo, inżynier Mamon jest w każdym, nawet w dupencjach z remizy i lubią znane melodie. No więc gramy tylko te znane piosenki i lubiane. No to w takim razie disco dance w wykonaniu Uba Prosiaka. Go for it.
No, jest bardzo romantycznie. Ja widzę, że tutaj w ogóle na tym albumie podchody są pod dziewczyny bardzo mocne, bo i tutaj disco dance, a później niestety po wszystkim ma dziewczyna szybko odejść. Krótkie te uczucie u Bieprosiaka jest. Wszystko w życiu jest krótkie. Człowiek krótko żyje, świat krótko trwa, wiesz, nie ma co się tutaj zagłębiać w długotrwałe związki, bo to... Rozumiem, to orgazm trwa zbyt krótko. No właśnie, no to wiesz, trzy ruchy, wiesz, i worek pusty, więc tam nie ma się co zagłębiać w te działania. Może opowiem trochę jednak o artystach z zespołu, jak to się wszystko wydarzyło, bo to jest tajemnicza i dziwna historia. Sam w ogóle nie wiem, skąd to się wszystko wzięło. Ale ten utwór to jest, który wysłuchaliśmy przed chwilą, to jest cover coveru, coveru, coveru. Jak w Monty Pythonie, mielonka z mielonką, z mielonką, z mielonką. No dokładnie, przemieliliśmy samych siebie nawet. Przemieliliśmy siebie z tą piosenką i jakoś wyszła nam zaskakująco dziwna. Ale wiadomo, jak się ją zwolni, będzie można przy niej pląsać i wśród palm jeździć Astro sobie 1.4 biturbo w kabriolecie. Moje marzenie. No to co z tymi artystami? No tak, obecny zestaw u Baprosiaka to są bardzo doświadczeni hodowcy po niejednym kursie rolniczym. Na niejednej świni gubili zęby. Więc mogę o nich opowiedzieć tak, że od prawie 5 lat, może nawet nieco ponad 5 lat trwają próby nad reaktywacją tego tworu, który nazywa się Łeb Prosiaka. Bardzo skuteczne, ponieważ udało nam się w ciągu tych 5 lat wypuścić reedycję Wielkiego Otwarcia Parasola w dupie. Polecam, bardzo dobra płyta, lubię ją. Wydaliśmy kilka przedziwnych numerów na takim splicie z Nuclear Holocaust. Dziękujemy, tu zareklamuję naszego przyjaciela z Left Hand Pages, który nas wydaje, Pawła Fataskiego niejakiego. Szacun dla gościa, że w nas uwierzył. No i co? No i teraz wydaliśmy Porno Zombie, do którego bardzo długo dochodziliśmy w wielkich męczarniach. Wiesz, żeby skleić te wszystkie kawałki, te nuty, te bity, rytmy. Wiesz, ile to jest roboty? Kurwa, ile potu na próbach. Ja pierniczę. Czyli jednak więcej niż te trzy ruchy i już worek pusty. Z pomysłów i z riffów. No, wiesz, no... Sztuką jest, żeby dochodzić długo. No to my dochodzimy długo. W zanadrzu mamy przynajmniej 15 nowych numerów, wcale nie gorszych niż te, co na Porno Zombie, a może nawet i ładniejszych, też o miłości. Jakoś tak. No właśnie, pod rozgwieżdżonym niebem. A propos miłości, no to jest rzeczywiście dużo utworów jest na tym albumie o miłości. To dlatego jest to tylko epka i wyszła w walentynki, żeby miała taki miłosny charakter? No właśnie, o to nam chodziło, żeby każdy młodzian w skóry odzian mógł swojej dziewczynie nabyć drogą kupna i wręczyć, oklejając serduszkami, wstążeczkami różowymi i życzyć jej tego wszystkiego, ponieważ główna ideologia, jaka nam przyświeca w tworzeniu tej muzyki, to jest po prostu ruchajcie się wszyscy. Piękna idea. Pójdźmy za nią.
Zapraszam. Moje nogi wytrzymały, jest do dzioba moją chwałę. Każdy wejdę w moje usta, celę spermą, barwa pusta. No i jesteśmy z powrotem na antenie. Moim gościem jest Old Dziad Blitz, wokalista Łba Prosiaka. Starzejecie się, solówki się pojawiły i to takie szybkie, techniczne. No, solówki muszą być przecież. Jak to? Kawałek bez solówki się nie liczy. Kiedyś nie było. No zawsze były. To raczej przygodne były te, w których się solówka nie pojawiała, no. No proszę cię, no posłuchaj tych wszystkich kawałków ze Świniołuścia, czy właśnie z Wielkiego Otwarcia Parasola w dupie, tam zawsze jest solowa. Przeważnie w trzeciej zwrotce. Nie wiem, dlaczego tak wychodzi. Zawstydziłeś mnie. A za takiego fana się uważałem. Wrócę do domu jutro w samochodzie. Może akurat wybierałeś sobie te kawałki, w których solówki nie było, ale naprawdę jest ich mało. Dobrze, od jutra będę jeździł w samochodzie z płytami i będę ten... Przesłucham jeszcze raz. Choć połowę kawałków potrafię zaśpiewać z głowy. Właśnie Długie Nogi jest jedną z tych, które łatwo zapamiętać i zaśpiewać. Tekst sam wgryza się do głowy. No ale jednak, żeby nie było tak wesoło, to prosiaczki oczywiście są na okładce, bo muszą być, ale te są ubrane w czarne takie kieckie z podwiązkami. No, jakby jest to... Jest utwór Katopedo, którego za chwilę posłuchamy. No, staraliśmy się unikać wszelkich jakichś emanacji politycznych, ale niestety to jak walec toczy się przez nas i brud jaki się przy tym pojawia i wylewa, no... Należy napiętnować i powiedzieć, że syf jest syfem, no niestety. To już chyba prawda. Trzeci czy czwarty album w ostatnim czasie w Zakładzie Patologii Dźwięku, który i gość, który dotyka tego tematu, w tym drugi grindowy zespół, to też... No nie chcemy się skupiać dokładnie na tym, ale jest to jedna z naszych wypowiedzi na ten temat. No, tak bym to powiedział. No to w takim razie szybko, krótko niech się muzyka wypowie na ten temat. Okay.
Życie porwóz i stoicy, się trudna, brunaty, dzieci, czystyne, cynturna. Prawicie pobudą, powiedzę, swych strzody, ulicie, się myśli, odwagi, swobody. I wracam do rozmowy z wokalistą Uba Prosiaka. Dobrze, to w takim razie powiedz, kto teraz gra w Ubie Prosiaka, bo jak wspomniałeś, skład jest całkowicie nowy. No i z Gnidą rozmawiałem o tym, jak powstaje ich muzyka. Tam to powstaje zdalnie albo wszystko w jednej głowie. A jak to jest u was przy tej okazji? No u nas to wygląda tak, że personaliów zdradzał nie będę, bo sam tak naprawdę ich nie znam, ale jest dwóch gitarzystów, basista, perkusista i piosenkarz. W tej chwili w takiej konfiguracji się poruszamy. No i tworzenie tych piosenek u nas jest wielkim bólem twórczym. Spoceni siedzimy w tej sali prób od rana do nocy, od nocy do rana. Zziajani, szarpiemy te struny, napieprzamy się mikrofonami, ten gubi pałeczki, blachy mu pękają, rozumiesz? Ciężko jest, ciężko. I po takim procesie twórczym wychodzi nam właśnie coś takiego, co nam wyszło. A rzeczywiście wygląda to tak, że artyści, gitarzyści oraz basista przychodzą z gotowym riffem, który gdzieś im tam w głowie zaświtał. Wykładają to na stół. Do tego perkusista nie wiadomo jak i nie wiadomo dlaczego od razu ma gotową perkusję. A mnie zostaje wsadzić tylko w wolne miejsca słowa piosenek. To bardzo ładnie. Czyli rozumiem, że zespół Łeb Prosiaka jest zespołem całkowicie analogowym. Czyli takim, w którym muzycy spotykają się na sali prób, dżemują. I w ten sposób, poprzez interakcję i ogólnie wdychanie swoich własnych spalin, jak to powiedziała kiedyś Edyta Górniak, powstaje właśnie Łeb Prosiaka. No dokładnie tak. Jeśli chodzi o nagrywanie, również staramy się, żeby to było żywe, czyli nagrywamy po prostu na setę. Bo inaczej się w naszym wypadku nie da. Podjęliśmy taką próbę na Świnoujściu, żeby nagrać na ślady, ale ciężko to było potem pokleić i tam w paru miejscach się porozjeżdżało, co dla ogólnego klimatu nie robi różnicy, ale jednak jakąś taką syntetykę w tym czuję, wiesz. Nie to, że to zagrane jest na żywca, kiedy niesie cię cała ta muzyka, kiedy słyszysz te dźwięki z każdej strony. Czyli flow jest ważniejszy niż perfekcja rytmu, dźwięku i timingu? Tak, chociaż artysta perkusista jest perfekcyjną maszyną zegarową. No i jednak nie dopuszcza do tego, żeby się nam to wszystko rozjeżdżało. Bardzo tego pilnuje. No wiadomo, przy tempie, w jakim gramy, no nie jest to trudno uciec gdzieś, albo zwolnić, albo przyspieszyć.
Więc tutaj nasz taktownik pilnuje każdego dźwięku. Okej, okay. Są bardzo ładne historie takie miłosne na tym albumie, zachęcające do tego, żeby miło we dwoje zazwyczaj spędzić czas, przynajmniej we dwoje. Te historie to tak wspólnie wymyślacie, czy też jakby ty chodzisz po mieście i jakby znajdujesz się jak dziennikarz, czy też może twoje życie jest pełne takich wydarzeń? No, przepraszam, nie będę brnął w historię, że brutalność życia spowodowała u mnie załamania psychiczne, które wyciągnęły ze mnie. Wręcz przeciwnie. Słuchając riffów i najpierw wkładając do nich onomatopeję, w zasadzie sam czekam na to, co mi z tego wyjdzie. Jaki pojawi się rytm, albo jaki rym i co do niego mi się dołoży. Czasem jest to jedno słowo, czasem błyśnie jakaś myśl, wspomnienie i już gotowa jest historia. Czyli wiadomo, to... czas trwania takiego kawałka, który gramy, nie pozwala na rozwijanie tej liryki, więc one są tak naprawdę tylko schematem i szkieletem, wokół którego każdy może stworzyć swoją bogatą, romantyczną opowieść o miłości. No to zapraszamy. A powiedz, dlaczego epeczka, a nie od razu cały album? Rozpędzacie się dopiero? To jest tak, że od momentu kiedy się zeszliśmy i zaczęliśmy grać znowu, zaczęliśmy od przypomnienia sobie wszystkich starych kawałków. Jesteśmy tak naprawdę na takim etapie, że jesteśmy w stanie zagrać prawie dwugodzinny koncert, grając wszystkie piosenki Łuba Prosiaka. Ale chodzi o to, że robi nam się tych piosenek dużo. I żeby nam nie zalegały, musimy szybko je nagrywać i brać się za następne, bo to jest trochę jak z rzeźbieniem. Wiesz, patrzysz na drewno i... usuwasz tylko to, co niepotrzebne i zostaje ci rzeźba, więc my mamy tak samo z tymi naszymi miłosnymi piosenkami w rytmie disco polo, że one się nam wyciosują i robi się nam ich zbyt dużo, żeby potem zrobić jedną wielką płytę, więc dzielimy sobie na mniejsze. W planie mamy nagrania wiosną, kolejnych 15 numerów. Mam nadzieję, że będzie zabawnie. Oczywiście wszystkie o miłości. A jakieś koncerty? Z koncertami jest śmieszna historia, bo równo rok temu
zagraliśmy pierwszy i ostatni koncert po reaktywacji. Pierwszy po reaktywacji i ostatni przed pandemią. Bardzo fajny koncert w Krakowie. Ciekawie przyjęty i w ogóle ciekawa sztuka wyszła z tego. Pokazała, że mamy moc. Byłem zdumiony tym, co się stało. Jak nam scena spod nóg odjeżdżała, to było wyjątkowe wydarzenie. Czuliśmy się jak na Titaniku. No i mieliśmy w planie piękny koncert w Lublinie, ale chyba popadały wszystkie kluby w Lublinie i tego koncertu już nie było. Jest szansa, że może odbędzie się w Warszawie, może w tym roku. Zobaczymy, co się będzie działo, bo chcielibyśmy jednak wyjść do ludzi i zaprezentować to na żywca. Żegnać po prostu ze sceny. Czego sobie wam jako zespołowi i słuchaczom życzę? Ja też wam wszystkim tego życzę, żebyśmy mogli się zobaczyć w tym albo i w przyszłym roku ze sceny, pod sceną, usłyszeć, poczuć się. To jeszcze powiedz, jaki jest pomysł na tytuł nowego albumu. I z tym czekam do ostatniego momentu, ponieważ nikt nie wie, jaki będzie tytuł. Czasem jest to świński tytuł wynikający wirus z piosenki, a czasem zupełnie z przypadku. Może świński wirus. Pozdrawiam wszystkich, życzę zdrowia i słuchajcie Uba Prosiaka. To był Łeb Prosiaka, a już na koniec Zakładu Patologii Dźwięku, bo zostało nam 13 minut. Zapowiedź tego, co w najbliższym czasie, już zapowiedziałem na za 2 tygodnie zespół Terror Dom, a za tydzień dwa zespoły death metalowe. Na początek zespół Hellspawn, który lada chwila, bo w 28 lutego wyda swój najnowszy album nakładem Old Temple Records. Będzie nazywał się Angel Nest ten album. No już mamy jeden utwór. Za tydzień zespół będzie gościem audycji Zakład Patologii Dźwięku.
myself is not an orchestra. Or being so slow that no scales can weigh. No measure having no end has ever had. Morbid Angel, Hellspawn już za tydzień w Zakładzie Patologii Dźwięku, tak więc wszyscy fani morbidowego grania na pewno będą zadowoleni. To teraz będzie drugi zespół o nieco podobnie brzmiącej nazwie i on już dzisiejszy zakład zakończy. Nazywają się Deathspawn. Pochodzą z Pomorza, ze Słupska, no i oni też w przyszłym tygodniu będą gośćmi Zakładu Patologii Dźwięku. Reverendus to tytuł ich najnowszego dzieła, no i za tydzień posłuchamy tego, co wydał Defense Records razem z Mytron Promotion. No i pogadam z zespołem. Dziękuję za uwagę, nazywam się Kazimierz Walkwasa. Do usłyszenia w przyszłotygodniowym Zakładzie Patologii Dźwięku. Cześć, trzymajcie się.